rozpoczęliśmy akcję Bezpieczna droga do szkoły, połączona z zakończeniem wakacji. Jesteśmy na Międzyrzeckich Jeziorkach przy kąpielisku miejskim, gdzie nasi oczywiście strażacy, ratownicy wodni pilnowali i pilnują bezpieczeństwa osób kąpiących się, a akcja ma na celu uświadomienie wielu, wielu rzeczy. Dla najmłodszych i dla osób dorosłych, dla rodziców, którzy dowożą nasze dzieci, swoje dzieci do szkoły. Mamy tutaj symulator dochowania, o którym zaraz powiem więcej. Mamy tutaj miasteczko ruchu drogowego, mamy tutaj ambulans i naszych ratowników z akcją nauki pierwszej pomocy. Miasteczko jest dzięki uprzejmości miasta Międzyrzec Podlaski, kłaniamy się niściutko, a symulator dachowania jest to nowość, że tak powiem, w naszych zasobach. Jest to własność Ochotniczej Straży Pożarnej i praca naszych druhów, pomysł, inwencja, oklejenie i tak dalej. Karolu, twój pierwszy samochód. No to można tak powiedzieć. Jest bardzo specyficznie oklejony, bo na drzwiach mamy napisane piłeś, nie pływaj i nie jedź. Jest to związane też z profilem naszej działalności, czyli z naszym ratownictwem wodnym. I w przyszłym sezonie, bo będziemy znacznie częściej tego symulatora używać na naszych kąpieliskach i naszych miejscach, w których pilnujemy bezpieczeństwa, a uświadamiamy tym kilka rzeczy. Po pierwsze, że jak ważne jest zapinanie pasów bezpieczeństwa. Po drugie, że alkohol i samochód to jest bardzo zły pomysł. Pływanie i alkohol też jest bardzo złym pomysłem. Jak również uświadamiamy to, że próbujemy przekazać taką informację, że nadmierna prędkość jest najczęstszym przyczyną wypadków w ruchu drogowym, więc chcemy pokazać ludziom, żeby jednak myśleli, co robią i żeby wolniej jeździli, bezpiecznie, żeby dbali o siebie, o swoje pociechy. O to nam chodzi, żeby, jak to w straży mówią, żeby było jak najmniej wyjazdów. Zawsze trzeba się zatrzymać, żeby zobaczyć, czy pociąg jedzie, a mogło się popsuć. Bardzo dobrze, o to mi chodziło. Miłego jeżdżenia. Dziękuję. No hej. Chodzi o alkohol, stąd pierwszy raz taki przeżyłam. Czyli jeszcze nigdy nie byłam po kieliszku? Być byłam, ale nie, może nie po aż takim. Natomiast jeśli chodzi o wsiadanie za kółko czy za cokolwiek innego, to nie polecam zdecydowanie. Reakcja kosmiczna. Ciężko się poruszać. Nie, no bardzo. Zresztą bardzo zabawnie to wygląda. Jak było? Super. No dokładnie. Fajnie, jest fajnie. Zawsze można zobaczyć w ogóle, co aż się dzieje. Aż jeszcze tak? się nie upiłem. Tym bardziej, że umysł jest trzeźwy. Więc całkiem inaczej się to ocenia, bo podejrzewam, że gdyby umysł był w tym samym stanie co oczy, to dlatego kierowcy wsiadają. Więc warto, naprawdę warto spróbować.